Siemka ludziska, jestem Harry, pukam sobie w Hero Zero, to jest kolejny odcineczek. I w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać skrzynki, te takie tutaj Hero Zerowe. Mamy chyba 6 skrzynek, coś takiego tutaj mamy już. Takie zestawienie, no 5-6 skrzynek. Więc będziemy sobie je otwierać. Tylko zanim sobie otworzymy, to weźmiemy sobie misyjkę. No trochę na to udałem pieniądz oponek. Trochę tutaj sobie udaliśmy, jak widać. I co, jeśli chodzi o zmianki, tutaj mam 1100, tutaj 93, prawie i pół. Tutaj się nic zbytnio nie pozmieniało, tutaj tak by the way. Jeśli chodzi o te inne rzeczuchny, tutaj dalej się to robi. Muszę w końcu tego robotaka druga tutaj kupić. Tutaj wszystko mamy takie. Dużynka się też na razie nic nie pozmieniała tutaj, jeśli chodzi o to. Okej. A statystyki na sam koniec oczywiście zrobimy, więc na razie jedziemy tymi tańszymi tutaj. Jak je otworzyć tutaj? O. Okej. Tutaj to. Jakaś tarcza. O, pasek ty. Dobra, tutaj coś mamy. A, pasek mamy tutaj, spoczko. O kurde, widzicie? Coś mi to mówi, że... tutaj co? Oj ty! Mamy pimpka jakiegoś, towarzysz Alpha. O kurwa ty. Dobra, czekajcie, tutaj mamy zakończ, okej. O kurde, ty blacha. Okej, to już mamy. Kuźwa, tyle rzeczy, to jeszcze ta skrzynia. I mamy jakiś hełm, okej. Ale słuchajcie, jedyne co nam co nam da. Ale kondycji, o ile ty. Dobrze, a ten pasek. No, a tym paskiem to nadrobimy w sumie. Ej, dobra, lumpeks. No, sprzedaj. Wszystko posprzedamy, bo mi to niepotrzebne, ej. Epicki. Ale straty, straty, nie, to mi niepotrzebne. Towarzysza zostawimy. Ja wiem, że tu mamy Kapitan Ameryka, ale... mało co mi się to przyda tutaj. Więc... mamy Sirheny. Okej. Okej, użyj. Czy mamy jeszcze, czy będziemy tutaj mieć jeszcze jakieś skrzyneczki? Raczej już nie, okej. Okej, zakończ. Mamy rzutki jakieś, zajebiście. Więc nam dobrze idzie tutaj. Więc skrzyneczki otwarte. No nie wiem, czy to jakoś tutaj coś poszło lepiej czy gorzej. Możecie sami oczynić, że to był dobry. Bo jeszcze nigdy nie otwierałem takich skrzyneczek. Może raz, ale no cianko. Może wasza opinia napisać w komentarzach. Jak dla mnie było cianko, bo mogło być lepiej, tak? Tutaj akurat mogło być lepiej. Średniało było w sumie trzy rzeczy były takie spok oko. No towarzysz był spoko. Tutaj fajna rzecz. Zawsze jakiś nowy. I tamte dwie rzeczy, tak, które mi dawały na plusie. A tak poza tym to reszta taka sobie, powiem wam. Tutaj. No co na to poradzę tutaj. I co? Może jakby się udało łapnąć więcej tych tutaj skrzyneczek. To może będzie więcej odcinków z takich, że takiego otwierania i postaram się coś więcej tutaj otworzyć. Może do tego razu też będę miał większy level. Dobra. Poatakujemy sobie trochę, bo to co nam szkodzi. A przy okazji zdobędziemy trochę punktów tych sezonu.
tutaj. Ze samych takich walk macie tutaj, kierówkowych macie 3 punkty, 3 punkciki healingowe. Tak. No tutaj no, raz, dwa, trzy, tak, za każde dotarcie tutaj macie 3. Tak, ok. Dobra, odbierz. Drugi, ok. Jeszcze tylko 10 tutaj walk. No. Widzicie jak to idzie, jak się ma na tyle ulepszone, żeby... O. Kurde, od razu się lepiej tutaj walczy. Dobra. Możecie też pisać A. I miałem jeszcze ten. Ocenić ten. Dobra, tak, mam jeszcze ocenić jednego gracza, czekajcie. Zaraz sprawdzę. Tutaj. Dobra, zaraz sprawdzimy, zaraz sobie sprawdzę tutaj, bo miałem jeszcze ocenić, więc... Zaraz tutaj będzie. Wiedziałem, że o czym zapomniałem. Czekajcie, nie ten internet, dawaj mi ten. Tutaj. Więc zaraz sobie ocenimy postać tutaj bohatera. Tutaj. Kuźwa, zaś mi te wiadomości przyłażą, kurde blaszko. Czekajcie. Ja pierdziel, wiedziałem, że tak, tak będzie. Dobra, o. Tutaj jest. Ocenka, o ja coś. Na PL28, dobra. Tutaj. Okej, okay, jak? N. N. 1. V. 0. V. 0. Tak, okej, okay, mamy tutaj. Familia. Pokaż bohatera, 200. O! Kurde, blaszka, no jest, jest, mamy tutaj konkrecik. Dobra, więc tak, jeśli chodzi, mogę trochę wypaść z formy, więc tutaj mogę jeszcze lamić, bo wypadłem z formy, więc tak. Jeśli chodzi o statystyki, to on robi chyba standardowe te co ja, że nie pamiętam jak to się nazywało, będę się musiał przypomnieć. Ale robi to, wiem, że to robi to co ja, że dużo tego, ale mało tego. Więc idzie tak jak ja, więc jest zajebiście. Dobre statystyki. Nie są złe. Na level jaki ty masz, kuźwa? 255. No, ja mam 268, miałam gorsze trochę, więc jest zajebiście. Tutaj idzie ci dobrze. Mało honoru. Ja mam mało honoru tutaj, ale masz za dużo ligi, kurde. Ligą wymiatasz, ludzie. Ludku, N1V0. Tutaj. Więc, statystyki Gituwa. Tak, tylko tak mówię, zapomniałem tutaj... właśnie nazw tego, będzie się musiał przypomnieć. Jeśli chodzi o krówkę, na 100% tutaj wykokszona, widzę. Tutaj członkowie, na dobra, 3 te statuetki, ale mało walk macie. Ej, dlaczego tak? Dlaczego tak mało walk tutaj? Myślałem, że będziecie mieli więcej, ale które, kiedy ono? W tym roku, a niedawno, dobra. W październiku, 13 października tutaj. A, to jeszcze tak w miarę świeża drużynka to. Spoko, to jak na taką świeżą, to jest git, bo przeszło 2 miesiące. Nie, przeszło miesiąc dopiero. Macie, bo już 13 już był. Tak, już 27, to przeszło miesiąc, prawie 2. Więc do profesorki zwracam honor. Ale na taki krótki czas 100% rozwinięte, no to szacunek, kuźwa, ty. No, przecież na niecałe 2 miesiące taki rozwój to jest sosik tutaj. To fajnie, musicie mieć tutaj oponki władowane. Tutaj widzę, że wykokszone. Więc jest tutaj git też.
że na takim etapie macie rozwój. Tutaj jeśli chodzi o kryjówki właśnie. N1, V0. Jeszcze, o, kryjóweczka, pokażmy. No, tutaj jakieś trzecie. No, tutaj 13. Generatorownia, jakieś te podstawowe rzeczy widzę masz. Tutaj fajnie ułożenie tego segmentu, tak jak ja. Więc jest zarąbiście. 8. No, nie ma złe. Nie ma źle. Wiadomo, że tutaj, jeśli chodzi o kryjówkę, to wiadomo, że tutaj jest tak mało, bo to kuźwa się tam długo robi, tak? Masz centrum spekulacyjne. Jednostka typu pracowników, generatorownia, fabryka tak botów. No, jedną fabrykę. Nie, może kiedyś tutaj przeskoczę na PL28 albo na PL29, jak już będzie. Ale kryjówka na tym etapie, jest git, ale mogłaby być lepsza, tak? Mogłaby być lepsza, zależy też od kiedy grasz. Wiadomo, tutaj. Wizualizacja, wszystko fajnie tutaj, wszystko przekokszone, znaczy zajebiście. Rangi masz dobre w miarę. Tutaj 214 rangę, zajebiście ci idzie, widzę. Z levelem też idziesz w górę, z statystykami, wszystko. Drużynka, familia, zobaczmy. Gdzie ona jest? Ranga 200. To 28, to też nieźle. Ej, idzie wam drużynkowo fajnie, 100%. Więc jest tutaj zajebiście drużynkom. 1v0. Tutaj brak trafi, okej, okay, a tutaj, jeśli chodzi o. A, tylko tutaj, tutaj już nie ma, dobrze. Więc tak, moja ocenka jest pozytywna tutaj. Jeśli chodzi o te wasze tutaj. Przede wszystkim o rozwój, tak, tutaj. Postaci jest dobry, ale mógł być wiadomo też lepszy, tak, ale to zależy od osoby jak gra. To zależy od indywidualnej osoby. Wiadomo. Ale życzę powodzenia tutaj, tak, w dalszym rozwoju. Mam nadzieję, że nie będziesz zły za to, że tutaj od połowy odcinka cię oceniłem, a nie na starcie, tak? Bo mogłem na starcie, tylko no, zajmowałem się w akcji tutaj, więc mam nadzieję, że nie będziesz zły. Na wyżej napiszę w komentarzu, przypnę komentarz, że od jakiego czasu tutaj jest nagrywany na ocenka. Żeby nie było takiego czegoś, że nie czytam tutaj komentarzy, tak? Więc to by było na tyle w tym odcineczku. Więc ja mam nadzieję, że wam się odcineczek spodobał. Ja dziękuję za uwagę. Tak, łapa w górę. Subskrypcja z dzwoneczkiem tam na dole pod filmem i komentarzy. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.